Siemalutki, witajcie w nowym filmiku. Ja się niedawno obudziłam i jeszcze nie do końca ogarniam rzeczywistość, ale idę zrobić kawę i opowiem wam o tym, co działo się w ostatnich dniach, o tym, co dostałam na urodziny, a się bardzo nie spodziewałam. I rozpleciemy te warkoczyki, żeby zobaczyć, co z tego wyszło. Wczoraj umyłam włosy. Jak były mokre, stwierdziłam, że je zaplotę i zobaczymy, co wyjdzie. Ostatnio karbowałam włosy taką karbownicą z Puchlego Targu, bo kupiłam taki sprzęt, co ma ten. Różne końcówki. Ma karbownicę, prostownicę, lukówki. Jest taki mega stary za 15 zł i działa. I taki był efekt. No i dobra, lecimy po kawę. I słuchajcie, wydarzyło się coś dość ważnego, a mianowicie rzuciłam pracę. I jestem dość dumna z tej decyzji, ponieważ pracowałam w tej pracy już prawie rok i jej nienawidziłam. I nie to, żeby tam mnie jakoś źle traktowali szczególnie czy coś, nie? Po prostu praca w elektromarkecie, w tych różnych rzeczach, nie jest dla mnie. Ja bardziej lubię przebywać w naturze, w jakichś takich innych środowiskach, wśród innych ludzi. I na początku było takie okej, jakby idę, układam rzeczy. Było to nawet ciekawe, bo się musiałam czegoś nauczyć. No ale wiecie, minął miesiąc, jeden, drugi. Ja już umiałam te podstawy, znam na pamięć, co gdzie ma leżeć, na której półce. I to było strasznie nudne, monotonne. Ciągle grały te telewizory, muzyka, często miałam migreny. To raczej, może to nie była, może migreny nie były z winy pracy, ale na pewno środowisko, to miejsce to nasilały, bo tam były ostre światła, hałas. A jak się ma migrenę, to najlepiej zamknąć się w ciemnym, cichym miejscu. I po prostu. No i po prostu od jakiegoś czasu w tej pracy wyobrażałam sobie zawsze dzień, w którym się zwalniam. No i słuchajcie, w grudniu powiedziano mi, że nie przedłużają mi umowy. I byłam szczęśliwa, myślę. Jej, jakby, no z jednej strony głupio z ich strony, że mi dopiero teraz mówią, bo powiedzieli mi pod koniec grudnia, że pracuję tylko do końca grudnia, bo nie mają już tam budżetu na nowy miesiąc. Bo byłam takim pracownikiem wspomagającym, wiecie, nie taki tam sprzedawca czy coś, co jest duże, tylko tak na zlecenie, żeby właśnie przynieść podę po zamiataj, nie? Ogarniaj od środka to, czego nie widzi nikt, żeby sklep mógł funkcjonować. No, i w ogóle się ucieszyłam. Nie wiem, może się powinnam zasmucić, ale się ucieszyłam. Mówię, jej, uwalniam się w końcu od tego miejsca. To nie jest tak, że tam wszystkiego nie lubiłam. Po prostu nie lubiłam tego miejsca. Robiłam tam kilku ludzi, a kilku miałam obojętnie, ileś tam nie lubiłam. No ale ogólnie było dużo fajnych chwil, ale po prostu bardzo nie chciałam utknąć w tym miejscu. I mówię, o, dobra, to jest ten moment, bo ja tam szłam za pierwszym razem na 3 miesiące. I mi co 3 miesiące przedłużali umowę na kolejne 3 miesiące i to się tak przeciągnęło dość długo. Lewałam szkołę i się uczelnię, trochę zaniedbywałam różne rzeczy, nie miałam ochoty na nic kompletnie po robocie, najchętniej szłam spać. I w końcu mówię, o, nie przedłużamy ci umowy. Mówię, fajnie, fajnie. Zrobię sobie styczeń na uczelni. Może luty, a potem poszukam jakiejś roboty. Jakoś tam dam radę. No i dzwoni do mnie kierownik z innego elektromarketu, z tej samej sieci, ale innego oddziału w tym samym mieście. I mówi, jak chcesz, to ja mam miejsce. Ja takie, ja chciałam odpocząć. Super fajnie, ja chciałam odpocząć. No ale zgodziłam się oczywiście, poszłam tam. No i wytrzymałam do teraz, do końca kwietnia,
w połowie kwietnia podjęłam jakąś decyzję, że się zwalniam. Miałam jedynie okres wypowiedzenia. Nie musiałam zbytnio o tym nikogo informować. Tam powiedziałam paru osobom, bo po prostu nie chciałam się słuchać ich reakcji zbytnio. Nie czułam potrzeby się przywiązywania do tych ludzi, skoro wiedziałam, że jestem tam na chwilę. I wiecie, jak na przykład powiedziałam jednej osobie, że się zwalniam, to ona na to: jak to? To teraz my będziemy musieli robić te rzeczy, które ty robisz? Mam takie. No naprawdę, tak ciężko, raz na kilka dni zatrzecie kurz, to kurde, ręce wam odpadną, u was jest 10, a jestem jedna. No ale nie powiedziałam tego. No i myślałam, że poczuję taką ulgę, wiecie, że się uwalniam i poczułam trochę tą ulgę, ale nie poczułam jeszcze pełnego szczęścia, bo to nie jest jakby jedyna rzecz, która mi ciąży na głowie, ale już mam przynajmniej jedną rzecz mniej. I sami wiecie, nie? Ostatnie lata ten wirus trochę nas wykończył, a bardziej temu, że zarządzania. Teraz ta wojna. I jak ja pojadę ja na co dzień nie gadam w ogóle o wojnie, bo nie mam na to energii i bardziej się skupiamy na życiu codziennym. Ale jak pojadę do rodziców, to w ogóle jest jedyny temat. Czy może nie jedyny, ale bardzo, bardzo przeżywają. Widać, że się bardzo stresują. No jednak w sumie może, nie wiem, ja nie zaznałam tego. Jest to dla mnie przerażające, ale ja się odcinam, po prostu nie mam siły. Oni słuchają często wiadomości, tam ciągle o tym mówią, oni ciągle o tym myślą, mimo że mają inne problemy. Ja wiem, że nie mają inne problemy i mi też jest przykro z tego powodu. Jakby zawsze ktoś ma jakiś problem i ja nie wiem, czy można osiągnąć stan takiego szczęścia beztroskiego, jak wtedy, kiedy się miało 5 lat. Chyba nie. No, ale trzeba sobie te życie jakoś ułatwiać. No i słuchajcie, wyprawiłam urodziny. Zrobiłam ognicho. Po tym ognisku wrócę do tego tematu później, bo chcę powiedzieć, co jeszcze zrobiłam. I pojechałam. Po tym ognisku pojechaliśmy nad jezioro. Mimo że była woda lodowata, to zamoczyłyśmy nogi, bo więcej się nie dało. To było dość duże jezioro, się nie zdążyło nagrzać. Potem pojechałam do chłopa na parę dni, gdzie nie robiłam prawie nic, oglądaliśmy tylko filmy. Udało mi się znudzić, zebrać trochę kwiatków do suszenia. Już zaczynałam mieć ochotę rysować, bo widziałam straszny teraz przestój artystyczny. W ogóle nie mogę się do niczego zabrać. To nie jest tak, że nie mam pomysłu, bo ja pomysłów mam milion, ale nie mam ochoty żadnego pomysłu realizować. Nie mam pomysłu w ogóle, nie mam ochoty o żadnym pomyśle mówić. Nie mam ochoty w ogóle patrzeć na zapisy, nie mam ochoty malować niczego, bo zwykle mam takie podejście, jak nie jest co namalować, to namaluj to, co tam widzisz, czy cokolwiek, wiecie, to nie jest problem, zawsze coś się znajdzie. Ale po prostu nic mi nie sprawiało satysfakcji, nic mi nie wychodziło, nie podobała mi się żadna moja praca. Był to dla mnie ogromny wysiłek i w ogóle nie miałam ochoty, ale to tylko dlatego, że coś tam na studio trzeba zrobić i to robiłam rzadko. Mówię, dobra, odcinam się, nie będę się zmuszać i zrobiłam sobie wolne od pracy i od uczelni. Najpierw właśnie parę dni nic nie robiłam, oglądałam filmy, trochę połaziłam, posiedziałam, poleżałam, pospałam dużo. Aż momentami mi się zaczynało chcieć rysować, mówię, dobrze, niech się to we mnie gromadzi. I pojechałam do moich rodziców. I po prostu, wiecie, piękny świat wsi. Mnóstwo kwiatów, pszczół i innych takich rzeczy. I po prostu i tam pomogłam im trochę coś tam posiać, coś tam porobić. Trochę się zmęczyłam, tak fajnie, bo brakował mi taki pas na świeżym powietrzu, która nie jest żadnym zajęciem na uczelnię, ani takim zarobkowym, właśnie jest czymś takim całkowicie innym. I to było dla mnie ekstra. Dobra, tymczasem idę po kawę, a potem otworzymy prezenty. No i słuchajcie, uznałam, że mam ochotę wyprawić urodziny. W formie jakiegoś tam pikniku, ogniska. Już wcześniej myślałyśmy, żeby
tak uczcić wiosnę, to, że była Wielkanoc, że jest jakiś taki moment w roku, że ta, wiecie, wiosna, wszystko, nie? Witamy. No i rzuciłam hasło kilku tam znajomym, że chciałabym właśnie zrobić takie ognisko. Nie bardzo mi zależało, żeby po prostu byli ludzie, żeby siedzieć z kimś po prostu na tym ognisku, żeby zjeść sobie razem. Przygotowałam trochę jedzenia, pomogły mi w ogóle koleżanki. Jedna mi zrobiła w ogóle tort z bezy. I zrobiła też blok czekoladowy, bo miałam ochotę na blok czekoladowy. I ja zrobiłam takie wafle, wiecie, przykładane masą krówkową i jakimiś tam rzeczami. Dżemem, czekoladą. Zrobiłam pizzerki. Właśnie inna koleżanka zrobiła takie rolatki z wrapów. Inne koleżanki zrobiły sałatkę. No i miałyśmy dość sporo tego jedzenia. I wiecie, myślałam, że jakby myślałam, że będzie miło, jak ktoś coś przyniesie, w sensie do jedzenia, picia, alkoholu czy coś, bo ja nie miałam budżetu na dużą ilość alkoholu. No to myślałam, że po prostu, no, że niektórzy przyjdą, nie wiem, z winem, piwem i może jakimiś chipsami. A to się okazało, że normalnie sałatka, wiecie, normalnie wino i normalnie prezenty. I ja nie spodziewałam się, że ktoś mi da faktycznie prezenty. Bo liczyłam, że nie wiem, myślałam, że po prostu wezmą jakiś alkohol i znają, że to jest prezent, bo przychodzą z czymś, nie? A ja normalnie dostałam prezenty od ludzi i to jeszcze nie takie byle jakie, tylko takie, które mi faktycznie pasują, które do mnie pasują, które lubię, które mi się podobają i których się w ogóle nie spodziewałam. I jest to dla mnie totalnie wow, że moi znajomi mnie znają, że myślą o tym, co mi się spodoba. No i jestem tym naprawdę zachwycona. I pierwsza rzecz, dostałam serwetkę z wilkiem i zającem. To jest chustka taka do dmuchania nosa. Kiedyś je używano właśnie, kiedyś były bardzo popularne, jak nie było chusteczek takich jednorazowych. No się używało takich i mi się mega podoba, że to jest ten wilk i zając właśnie w takiej formie, w takim rysunku. I nie wiem, czy będę jej używała do smarkania, trochę mi jej szkoda. Zobaczę, może sobie powieszę na ścianie gdzieś tam. Może położę gdzieś, żeby ładnie wyglądało. Może faktycznie będę ją smarkać, jeszcze nie wiem. Ale mega mi się ta chustka podobała i podoba. I takie wow, że dostałam ją. Została zakupiona podobno w Szmateksie. Druga rzecz u tej samej koleżanki, co da mi tą chustkę. To jest piżama i uwielbiam pluszowe piżamy, kombinezony w kształcie różnych rzeczy i zwierząt. I ja mam truskawkę, smoka, jakąś taką białą panterę i taką świąteczną jeszcze mam piżamę gdzieś. I uwielbiam tego typu rzeczy. I dostałam, słuchajcie, małpkę. O, taka małpka. Nie chcę mi się teraz już przebierać w to, ale taka małpka. I normalnie ma ogonek i banany na dupie. I jest fajny plusz, mięciutki, nie jest taki, bo wiecie, czasami te plusze, pluszowe rzeczy, no bo jednak to plastikowe są. Czuć w ręku, jak się dotknie, że to jest taki plastik, że to jest nieprzyjemne, że po paru praniach to będzie niefajne. To jest po praniach, to jest używana rzecz i już jest dobra. Ja ogólnie jakby nie mam problemu, a wręcz uwielbiam używane rzeczy. I to jest dla mnie ekstra, bo wiem, że te rzeczy jakby przetrwały swoje. Nie wspiera się tam, wiecie, tego przemysłu, produkcji nowych ciuchów, który jest straszny. I mam piżamkę i jest dobra dla mnie rozmiarem. Jest miękka, jest taka nie za gruba, nie za cienka. Jest mi ciepło, jest fajna. Kolejna rzecz. Od dwóch innych koleżanek dały mi kwiatek.
które zrobiły same. To są kamienie, to jest konstrukcja, to jest sztuczny kwiatek i na każdym listku, nie na każdym, ale na co którymś listku jest coś namalowane. Jest tutaj takie są plamy farby, jakieś rzeczy. O, tu jest na przykład na różowo. I jest ekstra. I gdzieś sobie go wkomponuję. Będzie jeszcze bardziej zielono w pokoju. I dzięki temu, że jest sztuczny, to mogę go sobie dać w dowolnym miejscu. Nie, jakby nie będzie wymagał światła, podlewania, nie musi wisieć w ogóle, nie musi stać tak, może wisieć do góry nogami czy cokolwiek, bo jest sztuczny, nie? Więc nic mu nie będzie. Jeszcze nie wiem, co z nim zrobię, ale to coś na pewno zrobię. Gdzieś go wkomponuję. Motylki. Są takie motylki, które mają taką taśmę samoprzylepną, ale myślę, że musi dać coś mocniejszego. I można sobie je tak dać na ścianę. Dobra, niech ten sobie wisi tu do końca odcinka. Ale gdzieś jeszcze tam, nie wiem gdzie, muszę się w końcu wziąć i zorganizować swój pokój w pełni i go udekorować. Ale to nie wszystko. Bo mam jeszcze koniczynę. Muszę to otworzyć. Jeszcze w ogóle owinięty taką ogromną taśmą. O, i to jest taka koniczynka. O, zobaczcie. I ona wygląda, jest zimitowana tak, że wygląda jakby była prawdziwa. I też gdzieś tam będzie wkomponowana. I będę miała jeszcze bardziej zielono w pokoju. I jest tego trochę. Znaczy to jest, to trochę nie jest koniczyna, ale może to jest koniczyna? Nie wiem, bo jakby powiedziała mi, że da mi koniczynę, ale jak teraz się przyglądam, to nie wiem, czy to jest koniczyna, czy to jest coś innego. No ale to w każdym razie jakieś tam roślinki większe, mniejsze, zieleniutkie. O, i gdzieś się je wkomponuje. Także super, jest ich dość sporo. Są dość duże i dadzą, myślę, że super efekt. Ogólnie na tej ścianie to planuję poprzybijać trochę moich prac. Tylko niektóre muszę podokańczać, muszę w końcu się wziąć i powybijać gwoździe. Myślę, że będzie ekstra. Jeszcze teraz mam tapetę ogólnie na ścianie. I jakby nie jestem pierwszą osobą, która mieszka w tym pokoju, bo oczywiście to jest pokój studencki. I akurat tutaj nie, ale są miejsca na ścianie, gdzie było coś przyklejone i ta tapeta odpada. No i jeszcze nie wiem, czy chcę przemalować tą tapetę, czy chcę zerwać tą tapetę. Ale teraz już przynajmniej mogę tam, gdzie ta tapeta odpada, jeżeli uznam, że mi się nie chce, to ponaklejać coś. Ten kolor mi w sumie pasuje. Nie wiem, czy wolałabym biały. Ale po prostu wymaga odświeżenia, ale jeszcze nie wiem, czy mi się chce jakby inwestować w ten pokój. W ogóle torba, w której dostałam prezenty, oryginalnie wyglądała tak. I tutaj te rączki, te serduszka są zrobione z plastikowych okularów. Tu w ogóle jest jeszcze wkład nawet w opakowanie. Jeszcze jest w ogóle z takiego super tworzywa. I ja nie wiem, czy zostawię tę torbę po to, żeby komuś dać kiedyś. Czy ja z niej coś zrobię, bo uwielbiam te, jak tak się mieni i mogłabym to powycinać i powykorzystywać do jakichś prac. Dostałam również konfetti. I na razie go nie rozsypywałam, bo to będzie dużo sprzątania. Nie chciałam tego rozsypać w parku, żeby nie zaśmiecić, bo to jest jednak plastik. No tyle jak mi gdzieś spadł. Rozbierać, żeby go wyjąć. Dobra, później to zrobię. Ale może będę miała jakieś fajne treści, które będę mogła tak sypnąć i powiedzieć, mogę to zrobić, że zwolniłam się z pracy. Ale nie przemyślałam tego. I nie jestem gotowa, żeby to sprzątać. Ale przyjdzie na to czas. No co tam, Kajtuś? No kładź się tutaj coś. I dostałam kolorowe włosy.
wiem wam, mówiłam, że chciałabym mieć tęczowe włosy. Szkoda mi kasów na tyle kasy na tyle tonerów. Ale byłam gotowa to zrobić, tylko czekałam na moment, w którym będę miała budżet. I dostałam kolorowe włosy, nie muszę kupować. Będę miała, jak je doczepię, jeszcze gęstsze dzięki temu. I tu jest czerwony, jest taki jakby rudawy, jest różowy, taki śliczny, jest żółty, bardzo chciałam mieć żółty. Jest taki bledszy różowy. O! Zielony, piękny, trawiasty. Granatowy, nawet podobny do tego, co mam tutaj. Trochę mocniejszy. Piękny, intensywny, różowy. Fioletowy. Kolejny niebieski. Jasny. I kolejny żółty. I jestem mega podjarana tymi włosami. Ała. Nie wiem do końca, jak to zrobić, nie? Czy chcę mieć takie długie, bo z jednej strony bardzo szkoda mi ich ciąć, ale z drugiej strony bardzo nie chcę, żeby to wyglądało zbyt sztucznie. Znaczy, może dam sobie na przykład od spodu, a zostawię swoje, jakoś je pocieniuję. Może je delikatnie skrócę. Nie mam pojęcia, ale jakby jaram się tym. Jest ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jest ich kilkanaście. Więc wow. Z takich fajnych rzeczy jeszcze. W którymś odcinku mówiłam wam, ten odcinek, który się nazywał Złota Marylka, że uwielbiam kasety i mam u moich rodziców pudło kaset. Jakiś czas temu jeszcze kupiłam sobie parę kolejnych, ale nie mam gdzie ich odtwarzać. I ostatnio byłam na Pchlin Targu i kupiłam sobie, słuchajcie, to jest Walkman. Możecie tego nie wiedzieć. Kiedyś się używało czegoś takiego. Teraz się słucha muzyki w telefonie. Wcześniej się słuchało muzyki z MP4, wcześniej z MP3. Jeszcze wcześniej z takich jakby czegoś takiego, ale na płytę. I to jest na kasetę. I tu się wkłada kasetę. Podłącza się słuchawki na kabel, nie mam takich słuchawek chwilowo. I się zakłada, tu się normalnie przypina gdzieś do spodni czy jakieś kieszonki i się z tym idzie. Ale ja planuję raczej nie chodzić z tym, tylko używać to w mieszkaniu, tylko muszę kupić sobie kabel taki. I ten kabel wtedy podepnę do głośnika i zamiast słuchać na słuchawkach, to będę miała normalnie radio na kasety. I dałam za niego chyba 10 zł, bałam się, że nie będzie działał, no bo nie miałam jak tego sprawdzić na tym targu, ale działa. Trochę wyskakuje ten przycisk czasami, ale podobno wystarczy podłożyć jakiś papierek i będzie super. Także tego, kot se leży. Taki niepewny. Dobra, rozplantujemy warkoczyki. Tak to wygląda. No, nie jest najlepiej. Ale też nie zrobiłam najładniejszych warkoczyków, bo robiłam je sobie sama, sobie bez lusterka, tak na czuja. Jest śmiesznie. Lubię, jak jest śmiesznie. Lubię mieć coś, co ma mało ludzi, a mało ludzi się bawi w karbowanie włosów lub zaplatanie warkoczyków. Nie, to mi się podoba. Szkoda, że te końcówki są takie niedoplecione, ale może i fajnie. No nie wiem, pochodzę tak dzisiaj, potem pewnie umyję głowę, rozprostuję te włosy przy okazji, żeby założyć to, ale do tego chcę mieć czas, żeby to zrobić dobrze. Więc na razie się z tym nie śpieszę, dlatego sobie zrobiłam te warkocze. Ale myślę, że chciałabym jeszcze w tym tygodniu to zrobić. Na przykład takie długie. Czy by mi to pasowało?
Zapomniałam jeszcze, takie kolczyki dostałam od tej koleżanki, co mi dała te włosy. I dostałam jeszcze inne kolczyki w ogóle z roboty. Zdziwiło mnie to, że dostałam kolczyki w pracy jako prezent. Teraz ich nie pokażę, bo nie mam ich przy sobie, ale przy okazji znajdę, może później to dogram jakąś rzutkę. Takie kuleczki różowe, dość spore. Było to dla mnie dziwne doświadczenie dostać prezent w pracy od ludzi, których znam od paru miesięcy, nie czuję z nimi żadnej więzi, czuję wręcz przeciwność, bo się nie znamy, po prostu się nie znamy, jakby jesteśmy całkowicie innymi ludźmi, z innymi charakterami, z innymi poglądami na świat. I nagle dostaję prezent z pracy. Mega miły gest, ale to jest po prostu dziwne, bo jak da mnie ktoś bliski coś, albo ktoś, z kim po prostu chociaż trochę dłużej się znam, albo znam się krótko, ale ta relacja jest taka, że jakby rozumiemy, że pasujemy do siebie, a tu nagle bardzo było to dla mnie dziwne po prostu. Miłe, ale nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Po prostu tak jakby ktoś, kogo nie lubicie, dał wam coś fajnego. No, nie mówię, że tam wszystkich nie lubiłam, czy coś, czy po prostu to nie jest ten typ ludzi, których bym wzięła na takich znajomych na dłuższą metę, na jakichś przyjaciół, bo po prostu mi muszą ludzie pasować, jakby muszę czuć, że oni czują to, co ja nie umiem tego do końca opisać. Mogą mieć inne poglądy czasami, mogą mieć inny pogląd na świat, na wszystko, na inne podejście do życia, ale musi tak coś zatrybić, żebyśmy mieli o czym gadać, rozumiecie? Żebyśmy mogli mówić na te same chociaż tematy, chociaż kilka, żebyśmy mieli wspólnych tematów, które będą, żeby nam się fajnie gadało razem, nie? A nie, że ja widzę, że ta osoba ma całkowicie inne podejście do życia, inne tematy ją interesują. Jakby tak totalnie, całkowicie inne. I jeszcze jak kogoś interesuje jakiś temat, który mnie na przykład jeszcze nie interesował, ale może mnie tym tematem zainteresować, bo się czymś interesuje, no to zajebiście. Jak kiedyś na przykład rozmawiałam z dziewczyną, która na studiach kroiła zwłoki, czy oglądała zwłoki, badała, nie wiem co tam. Jakby to nie jest coś, czym ja się zajmuję. Ale opowiadała mi to tak, że ja się tym zaciekawiłam, bo to w sumie jest interesujące, to jest coś innego. Ale nie obchodzi mnie to, co sobie ktoś kupił. Nie obchodzi, jeżeli. No. Nie obchodzi mnie to jakieś. No, nie obchodzi mi jakby wiele rzeczy z życia codziennego, których ludzi, którym się te rzeczy wydają podstawowe, a mnie po prostu nie interesują. Nie interesują mnie promocje w niektórych sklepach. Nie interesują mnie ciuchy z nowych, nowe, nieużywane. Nie interesuje mnie to, że ktoś sobie robi imprezy, o ile to nie jest ktoś mój znajomy, jakby no, nie umiem tego w pełni wytłumaczyć, no, ale po prostu no jakby wiadomo, nie ze wszystkimi ludźmi chcielibyśmy się przyjaźnić, kolegować, koleżankować, czy znać po prostu na dłużej, czy znać w codziennym życiu, w innym niż sytuacyjnie, w pracy, czy jakimś innym miejscu. No to jest różnica, kiedy z kimś właśnie gadasz, bo z nim pracujesz, a jest różnica, kiedy chcesz wyjść z domu specjalnie do tej osoby. Nawet jeśli te osoby są w porządku i wobec mnie i ogólnie, no to po prostu czasami to nie jest ten charakter, ta energia. No nie, mam nadzieję, że ktoś mnie rozumie. Ktoś na pewno. Właśnie jakby są ludzie, którym może to jest obojętne i kieruje się bardziej jakimiś powierzchownymi rzeczami, albo mniejsze może ma wymagania, bo może wystarczy, żeby ktoś był dla niego miły. Ale ja jakby no potrzebuję, nie wiem, tak po prostu z byle kim się jakoś zaznajomić chyba. Jakoś, no nie wiem, muszę po prostu czuć, że jest okej. Że to jest taka osoba i że to jest takie miejsce. Nie mogę być wszędzie i nie mogę być z każdym. Jakoś tak mam.
Niektórzy tak nie mają, ja tak mam. Żegnam was. Do następnego filmiku, który będzie, kiedy będę miała czas. Na razie muszę trochę nadgonić rzeczy na uczelnię. Mówię pewnie to za każdym razem, nie wiem. Ale teraz już się zbliżają zaliczenia. Pa, pa!